Witajcie, co słychać z remontem 30. No, coś się dzieje, posuwam się do przodu. Tu mam zregenerowaną przednią oś. Tu można powiedzieć, że już jest zregenerowana, złożona tylna oś. I co tu było zrobione? Zacznijmy może od naszego uszkodzenia konkretnego. Nie wiem, czy kojarzycie ten film, w którym przedstawiałem to. Tutaj w zwolnicy, w obudowie jest taka dziura, tylko jest przykryta tą blachą. I mógłbym kupować nowe części, czyli 1000 zł, używkę. Podobne koszty, powiem szczerze, że sobie tak liczą ludzie za używkę, jak za tyle, co bym kupił nową obudowę zwolnicy i nową obudowę pochwy. Z tym, że tylko przy używce miałbym bebechy. Miałbym piastę, miałbym te dwa koła tam zębate, no i wałek, nie? Blokadę, o. Stwierdziłem, że no nie będę inwestował. Zrobiłem tu taki pierścień, nie wiem, czy widzicie, jak to jest zrobione. Wycięty bardzo ładnie, precyzyjnie. Sam to wyciąłem. Półpierścień, który jest stąd i sięga aż tam. Czyli łapie się tej śruby i tamtej, ale tej, tej i tamtej. Tu są te dwie, co można powiedzieć, że tak wiszą w powietrzu. Aczkolwiek wiszą, nie wiszą. Dorobiłem tu taki konkretny płaskownik, centymetr grubości. Wpuściłem w niego śruby, czyli wyciąłem takie rowki i wpuściłem śrubę, po czym ją dopiero zeszyłem. Nic nie szlifowałem, żeby spaw był jak najmocniejszy. No i powiem szczerze, tu go dokręcałem z dużą mocą. Ręcznie to dokręcałem ze sporą mocą, no i nie wyrwało tu nic, więc wydaje mi się, że to dobrze zrobiłem. No i siedzi, nie? Siedzi. Nie ma żadnych tutaj, kurczę, nie ma prawa, nawet nie drgnie. Poskręcałem to naprawdę mocno, więc się trzyma. Tu ta blacha zasłania tą dziurę. No i zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Wymienione wszystkie oczywiście simmeringi, tu. Wymienione o-ringi na tej blokadzie, bo tu jest. Wymieniony simmering tu, oczywiście również po drugiej stronie powymieniane wszystkie, powymieniane tu, na pompie, no uszczelki wiadome, wypukany w środku, wymyty, to miałem robić, też wymieniać, jest jakiś tam luz delikatny, ale stwierdziłem, że nie będę tego wymieniał, powinienem wyciągnąć, znaczy wyciągnąłem, rozebrałem, nie mówię, że mi się nie chciało, rozebrałem to, wyciągnąłem stworznię, wybiłem, powinno się wymienić tuleje, nowy stworzeń i rozwiercić tuleje pod nowy stworzeń i dopiero to wszystko wstawić. Dlaczego nowy stworzeń? Gdyż chyba nasi byli już w środku tu i wymieniali tulejki, gdyż przetarcie i luz jest na stworzniu. Po prostu stworzeń ma ten delikatny luz, jest po prostu wytarty i Nawet gdybym wymienił tuleje, to po prostu przesunąłbym je i dalej by był ten sam luz. O, tak to wytłumaczę. Musiałbym kupić nowe tuleje, nowe stworzeń, tuleje nabić, nawiertakiem nastawnym pod nowy stworzeń je rozwiercić i dopiero. Także nowy stworzeń 115, tulejki tam chyba 30, rozwiercenie 50, jest to minimum leciutko, żeby zlikwidować ten w sumie niewielki los. A mam nadzieję, że tam nie będzie się aż tak bardzo lało, jak coś to tam kerszerem się go wymyje. Tutaj się jeszcze przecież wtłoczy tego smaru, więc ten smar właściwie tworzy taką już całkowitą tam izolację. Nieistotne, wymieniam również wszystkie oczywiście kalamitki, tam, wiadomo, nie? Gdzie tylko się pojawiają jakieś nowe kalamitki, w sensie nowe, wymienione, no to je wszystkie oczywiście wymieniam, żeby to wszystko ładnie pracowało, nie? No i co? Tylny most zrobiony, aha, w środku oczywiście, mechanizm różnicowy. Rozebrane, wymienione stworznie w środku mechanizmu różnicowego, gdyż no, był luz, już tak wystawały, że niewiele brakowało, by zahaczyły o
tryby wałka atakującego, więc rozebrałem mechanizm różnicowy, wymieniłem, wypukałem i tak dalej. No ta cała procedura, wiadomo. Złożyłem, ustawiłem luz. Mam nadzieję, że dobry. Starałem się ustawić mniej więcej taki, jaki był. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to mi wyszło, nie? No i co, przesuwamy się dalej. Następna w kolei będzie kolumna kierownicza, gdyż tutaj no ewidentnie widać, że był wyciek, gdyż jest nawet troszeczkę mokra ta uszczelka i widać, że jest po prostu zlepiony brud, przylepiony olejem, a więc na pewno wyciek był, więc trzeba wymienić. Nawet tam chyba nie z tej strony, ale z drugiej tak delikatnie coś tam lata. Wydaje mi się, że to trzeba zrobić, rozkręcić, wymienić i tak dalej, nie? No i po kolei będę się przesuwał w tą stronę, wymieniał wszelkie uszczelki, o-ringi. Co jest tutaj? O, tu mam jeszcze problem z tym, bo się ukręciła śruba, nie wiem co zrobię. Czy to może na jednej śrubie będzie? Nie wiem, zobaczymy, czy nie trzeba będzie wymienić tego kolektora. No. Będę montował po kolei tutaj te wszystkie, cały osprzęt. Mył, to czyścił po drodze. Oczywiście wszystko fajnie teraz pracuje, leciutko. No i co, będę się szykował powoli do malowania, nie będę go rozpaławiał. Znowu mi się trafiło kolejne zlecenie. Znowu troszeczkę będę musiał tą 30 teraz zostawić, niestety. Gdyż mam kolejną robotę, kolejne zlecenie, a to, że tak powiem, nie przynosi mi żadnego dochodu, wręcz przeciwnie, rodzi same koszty. No, dlatego trzeba patrzeć, no na pieniądze jednak zarobić trzeba, a to chleba mi nie da, dlatego no odłożę pewnie chwilowo zaś tą 30, aczkolwiek jak tylko trafi się czas, to z powrotem zacznę ją robić. No. Zobaczcie sobie jeszcze, jak tutaj mi to leciało z tą tylną osią. Na razie.
Znalazłem takie coś, nawet kilka mam takich i stwierdziłem, że zrobię sobie taki ściągacz. Ściągacz zrobiłem do bębna hamulcowego w Focusie bodajże i było po prostu otworów nagwintowanych, które służą do ściągania bębnów. Stąd też no musiałem sobie dorobić taki, żeby nie kupować, i tutaj po prostu przedłużyłem go i w pierwszej piaście użyłem właśnie tego do ściągnięcia tego łożyska i wszystko poszło w porządku. Także użyjemy również tutaj. Wymieniamy ten simmering tutaj, gdyż jest no nie szczelny. Jak widać tutaj wszędzie to jest wyciek oleju, a więc przykleiło się do tego błoto i mamy to co mamy. Oh,
the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out. Thank you.